Witamy Was. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu Zielonego Steve'a. Przejdźmy do historii. Grałem w Minecraft na aktualizacji 1.8, kiedy znalazłem świątynię na pustyni. Jak większość graczy zniszczyłem niebieski blok i wskoczyłem do dziury. I uderzyłem w blok, który odpala TNT, ale, o dziwo, nie wybuchło. Zszedłem na dół i widziałem jakiegoś moba. Ale to był Steve tylko, że z czerwonymi oczami i był zielony. Uderzył mnie i pojawiłem się w pokoju wykonanym z łóżek skalnych 100S. Byłem naprawdę przerażony, więc wyłączyłem Minecrafta i usunąłem świat. Wysłałem wiadomość do twórców gry. Jeśli ta historia jest prawdziwa, to może wyjaśnić, kim naprawdę może być Herobrine. Jeden z graczy twierdził, że zielony Steve obserwował go przez kilka tygodni. Nie znam całej historii. Niektórzy ludzie nazywają go na przykład nieznanym graczem, zabójcą wieśniaków, stalkerem, nawet mistrzem. Tak jeszcze na koniec. Przysyłajcie mi jakieś creepypasty z angielskich lub polskich forów, bo coraz ciężej jest je znaleźć, może wyznacie jakieś strony.